Dzień dobry. Dzisiaj dość taneczny odcinek z Isaaca. Znaczy nie do końca taki taneczny, po prostu tańczę jak widzę dobry item. A jaki to item dzisiaj? Z Baphomet moda znalazłem kostkę, która się nazywa D666. I można się domyśleć, co ona robi? Przy okazji gramy Tainted Lostem, powinienem o tym wspomnieć. I troszkę pozmieniałem moje mody, na przykład 3D itemy, myślę, że to bardzo fajnie wygląda. Ale przejdźmy do sedna. Co robi ta kostka? Dla tych, co się nie domyślili, mamy tutaj... No okej, nie będę tego rolował, to jest po prostu dobre. I ta kostka powoduje, że jak kliknę spację, to dostaję itemy z Devil Deala. Myślę, że na grid mode ma to bardzo duży potencjał, bo tutaj już mam 3 itemy dosłownie, więc można z tego naprawdę niezłe rzeczy zrobić. Tylko że wadą jest to, że ma to 12 ładunków, więc musimy jakoś doczołgać się do late game'a tą postacią. Jest to gridier mode, od razu wspomnę, czyli ten trudniejszy, więc zobaczymy, jak świetnie będę się bawił ten interlościkiem. Tych samych przeciwników mi ciągle gra respi. Ja nie narzekam, bo oni są normalni. Nie daszują, nic nie robią, umierają w sumie. I ja myślę, czy nie wziąć mom snipe'a. Mom snipe to jest free win, jest nudny, mówiłem nie raz, ale gram Tainted Lostem, więc albo chcę robić synergię z Mom Snipe'em, kombinować pod kątem tego, albo nie być mięczakiem, powiedzmy, i nie brać tego Mom Snipe'a. No myślę, że odpowiedź jest tylko jedna. O, już się zaczyna młyn robić, już się zaczyna młyn. Ale jak się będę trzymał tego dołu, to te typy mi nic nie zrobią, więc trzymać się dołu i sobie damy radę. O, no właśnie, przeciwnicy się we mnie respią. Nie znoszę tego. Dobra, pierwsza fala z głowy, tylko żeby jeszcze na tych ziutkach obrażeń nie dostać. Pięknie. Na item nas dalej nie stać, ale kupiłbym sobie najpierw kluczyk. O, no i właśnie, muzyka leci podczas tego moda. Osobiście ten mod na taniec podoba mi się bardziej niż specialist. Styczys jest dobry. Weźmy styczys na chwilę, bo chciałbym wejść sobie tutaj. O, dziękuję. I sobie wyjdźmy za darmo z styczysem. Worth it było, giga worth it. I sobie wyczyszczę jeszcze bossy, od razu, żeby mieć ich z głowy. I rolnę w treasure roomie chyba. Myślę, że tak będzie lepiej, bo jest tam spacebar, na którego nie mam żadnego użytku. A i tak kupię tylko jeden item max. Więc jak zroluję w treasure roomie, to będę miał dodatkowy item z Devil Deala. Jezu, przestań daszować. Ja narzekam, żeby nie daszował, nie dlatego, bo daszuję, to jest trudne do zdużowania, tylko że go trafić nie mogę. Dziękuję, żegnaj. Tak jak już mówiłem, odpowiedź jest tylko jedna, oczywiście. Ojej. Słabo! Bo nie ma szans, że ja to kupię. Trudno, się mówi, lecimy po prostu dalej, no. No o ile w Devil Dealu nie dostanę 25 monet? A jest na to szansa, więc idziemy Devil Deale bardzo tematycznie. Bardzo energiczna muzyka, muszę przyznać, jak na Enviego, który nic nie robi. Dobra, mamy Devil Deala, monety, proszę. Okej, okay. Oczywiście, że bierzemy Twisted Pair. Nie ma mowy, że nie, nie narzekam. Ale bardzo bym chciał tego glitch crowna, niestety nie mam jak tego zrobić. Zamiast tego wejdźmy sobie tu. Progres do conjoint, chętnie. Dobrze, że nie brałem mom snipe'a, bo jak będę miał conjoint, może jakieś naprowadzanie. Two of spades, dobra, może być. A to co to było, to jest the full, no to nie potrzebuję. The full byłby spoko, gdybym nie miał Soul of Lazarus, to mógłbym na następnym piętrze sobie znowu wejść do curse rooma bez tracenia mojego mantla. Niestety to się nie wydarzy. O Boże, dobra, bierzemy. I grzyba też biorę, też go bardzo lubię. A w sklep lepiej itemy do rolowania. Dobrze, zobaczmy jeszcze tych. Nie zobaczmy tych sklepikarzy, tu jest skrzynka fajna. Ale to szybko zrobiłem. Trinket średni. To jest, że jak dostaję obrażenia, no to nawet tego nie podnoszę. Jeszcze zanim przejdę dalej, to chciałbym wspomnieć, like, subskrypcja mega motywują do działania i komentarze bardzo, bardzo lubię czytać, więc zostawcie coś po sobie i ja będę wam bardzo wdzięczny. I może szczęście na następnego rana dostaniecie, tak jak ja teraz. Nie wiem, słyszałem, że działa. A my lecimy dalej grida czyścić. Myślę, że mamy dość mocnego rana na tym grid mode. Nawet ta kostka za dużo nie zrobiła, dała mi jeden item. Ale to kwestia czasu, zanim zacznie coś robić. Znajdę jakiś sklep z czteroma itemami i dostanę, nie wiem, wybór między jakimś OP itemem i kolejnym OP itemem, nie? I będę mógł tylko jeden kupić. Zobaczycie, to się stanie. Ja już to widzę. Też itemy na charge by się przydały. Takie volty, nie volty. Coś, żeby szybciej to ładować po prostu, bo tempo ładowania tego itema boli. Dobra. Mamy wyczyszczonego całego grida, brakuje, nie brakuje mi monetki. To ja tu poczekam, ja to rolnę wszystko. Czuję, że to jest fajny potencjał na jakiś dobry przedmiot. I bardzo łatwy boss, bo mogę zrobić po prostu tak i on będzie czekał na śmierć. Super! I kolejny łatwy boss. Idzie bardzo dobrze, mi się podoba. Ludzie, co narzekają na grid moda, nie wiedzą, co gadają. Proste. Ten tryb jest bardzo łatwy. Okej, muszę jeszcze jednego wave'a wyczyścić. Ja dosłownie muszę wyczyścić całego grid moda. Idealnie jest 12 wave'ów, żebym mógł tej kostki użyć, więc powiedzmy, że jest jakiś w tym balans. Jezus Maria, ile health barów. Półek ekranu nie widzę. Ałaj, straciłem mantla przez to, bo nic nie widać. Tutaj pewne osoby rozumiem, że mogą tego moda na healthbary nie lubić, bo w takich przypadkach jest okropny. Już powinno tak całościowo jego HP pokazywać, dopiero jak się podzieli na mniejsze kawałki, to wtedy. Ale dobra, zerknijmy, tutaj mamy devstatch. Bierzemy devstatch, nie mam co jakby ryzykować tutaj rolką. I zerknijmy sobie tutaj. Brimstone. Overrides compound fracture, ale to jest brimstone. To jest brimstone. No nie mogę go nie wziąć. Jeszcze jak dostanę conjoint, no
No, no, ja tu widzę mega potencjał. Okej, mamy jeszcze jeden kluczyk, więc sobie zerknijmy do środka tutaj. Jest nasze conjoint, dziękuję. I range up, bezużyteczny. Może być. I czemu nie mam conjoint? He? Rainbow Baby nie liczy się do conjoint? Od kiedy? No dobra, to chcę na pewno zrolować, nie? Ja tutaj myślę, że rolka tutaj mega odda. Chociaż te karty kupię. Może Holy Card? Jest, dziękuję. Ace of Diamonds. Uuu, tutaj też można coś zagrać mocnego. I dwa Judgmenty. No ja myślę, że ja bym wziął Ace of Diamonds tu wyrzucił. Bo ja chcę biegać z tym Soul of Lazarus. Ja go nie puszczam, nie? Nie ma mowy. I spróbować nastakować jak najwięcej przeciwników. Po prostu stanąć tak w rogu, niech się stakują. Chociażbym się pozbył tych kostków, co latają po pokoju. No oni mnie będą wkurzać akurat. Okej, i czekamy. Okej, tych przeciwników muszę się pozbyć. Oni są okropni. Tych latających muszę tylko zabijać. Ci, co tak chodzą po ziemi, to oni nie są źli ani trochę. Oj! Oj, 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 gościu. To nie było fajne. Ale czekamy dalej, czekamy dalej. Okej, bardzo dobry przeciwnik do mojej strategii. Już się zaczynam trochę cykać, nie? Że to może się jednak nie udać. Bo kartę mam trochę daleko. Okej, go. I usunąłem sobie Soul of Lazarus. O tym nie pomyślałem, że sobie mogę usunąć. Ale dobra, mam dużo pieniędzy. Może coś z tym ugram. I w ogóle dało mi Sticky Nikla, tak żeby mnie wkurzyć, powiedzmy. Dobra, to zabijmy bossy. No bossy umrą szybko. Ja tutaj bossów się nie boję. W szczególności jak mam Brimstone'a, więc ja dużo biję. I szybko jestem w stanie ich się pozbyć. No właśnie. Perfection. Weźmy Perfection od razu. Nie mam jakichś fajnych efektów dla Perfection, ale może coś z tego wyjdzie, może zaraz dostaniemy coś. To, że usunąłem sobie Soul of Lazarus, to był tragicznie okropny misplay. Umrzyj, dobra. Lamp of Coal. Za darmo. Wcześniej go mieliśmy w dealu, teraz go mamy normalnie w pobosie. I proszę coś dobrego. Nic. To może uda mi się baterię dostać. Bomba? Bomba mi się przyda w sumie. Znaczy nie, niekoniecznie potrzebuję, ale zwróciło się, to nie mam powodu tego nie robić. Szukamy baterii, myślę. Jak kupię dwie baterie, o no właśnie, to robię raz, dwa. Mystery Gifta nie opłaca mi się kupywać w tym momencie. Ale jak zejdę tutaj, dostanę monety jakieś. Dwie. Może. Nie, no dobra. To ja chyba roluję to od razu. Boom, fear shot i conjoint. Bierzemy conjoint, conjoint jest bardziej worth it. I dobra, i lecimy dalej. Teraz bym się postarał bardziej o holy carda lub jakieś coś fajnego. Tu jest ciekawa karta, Ace of Spades. Okej, to może rolka. Poroluję trochę. Myślę, że to może oddać. O, jest jeden z itemów, który chcieliśmy. Dobrze, to go weźmiemy sobie, ale zobaczmy najpierw tu. Finger jest okej, spoon jest dobry. No to musimy teraz wyczyścić chyba najtrudniejsze piętro na grid mode'zie. Ale z Brimstone'em to nie jest takie złe. Oj, 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 oj. Gościu, gościu, tak się nie robi. Przeciwnicy się we mnie zrespili, zdążyłem go zabić. Znowu, nie róbcie mi tego. W końcu się we mnie przeciwnicy nie respią. Jezu, dobra, zbieram tą całą kasę. I no kupuję chyba tą baterię, co? Ta bateria jest za dobra, będę mógł częściej rolować. I zroluję, słabe, podziękuję. Wyczyszczę sobie bossy, może coś to da. Będę mógł przed wave'em devilowym rolować, więc myślę, że to jest giga dobre. Okej, próbuję dalej. Myślę, że jakiś holy card, jakieś runy, coś, maybe jest to bardzo możliwe. Oj, oj, oj. Ohohoho, jakbym to mógł dostać. Starter decka. O Boże, proszę ładnie. Ja tego potrzebuję. Dobra, po wave'ie devilowym nie mamy tutaj nic ciekawego. Weźmy to. Myślę, że to będzie lepsze. Proszę, pieniądze. To nie są pieniądze. No to nic, tu nie zagram. Niestety, marzenia się nie spełniają. W ogóle ostatnio miałem problem z moją klawiaturą. Po części dalej mam, ale nie jest to takie złe. Dzięki za bomby. Wylał mi się lek. W sensie, że no Ferweksa sobie piłem, bo byłem przyziębiony. Bądź dalej jestem trochę. I wylał mi się na klawiaturę. I tak sobie myślę, to była dokładnie taka sama sytuacja jak z Rafoniksem. Tylko, że jedyna różnica między mną a Rafoniksem była taka, że nie miałem refleksu chudego byka. Dosłownie tak samo nawet siedziałem. Ja takie, ja byłem jak Rafoniks i taką rozkminę miałem przez jakieś kilka minut. Okej, tu niefajne rzeczy. No to nie wiem, co ja tutaj mogę stąd chcieć. Nie wiem, wezmę to, zobaczę tu. Oho, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobry item. Chciałbym jakiś homing albo Eye of the Occult. To są dwa itemy, które chcę w tym momencie. To jest mocna synergia, wtedy nam się zrobi. Znaczy już mamy bardzo mocną synergię. Myślę, że bardzo łatwo czyścimy tego grid mode'a. Problem w tym, żebyśmy też szybko czyścili ultra grida i nie umarli. Okej, mamy wyczyszczoną pierwszą fazę grida, to weźmy, zrolujmy. Damokles. Może się przyda, może coś da. I co tu było? Tu była bateria ta. Nie, tej baterii nie potrzebuję akurat. No nie ma treasure rooma, ale może się trafi gdzieś jakiś item i go podwoi. Może Damokles będzie miał jakiś wpływ na tą grę, zobaczymy. Uj! Zrespił gościa z Brimstone'em, dobrze go zabiłem. Okej, okay, bossy wyczyszczone, jeszcze wave devilowy, którego wyjątkowo się boję, ale no dobra. Dwa gisze, to nie jest tak źle, mogło być gorzej. Szczególnie jak jeden już nie żyje. Okej, okay.
wszystko dead. Idziemy do Devil Deala, w którym jest Mega Blast. To jest ciekawy item, ale myślę, że Money Equals Power jest lepszy. I nie mam tutaj rolki, nie mam co tu kombinować, muszę iść niestety dalej. Mogę jeszcze spróbować Secret Rooma znaleźć. Secret Room może tutaj? Nie. Może być też tutaj. Okej, okay, item? Nie. Okej, okay, no to idziemy dalej. The Shop, sklepior. Zobaczmy, co my tu mamy. Nic ciekawego. To musimy sobie to rolnąć po devilowe itemy. No myślę, że kostka tutaj carry na razie. Dzięki temu Brimstone'owi w sumie. Bez Brimstone'a byłoby ciężej. Ale ja proszę tylko ten Eye of the Occult. Ja myślę, że on będzie w stanie solo to wykerować, nie? Bo teraz taką mamy potężną synergię. Ja o dużo nie proszę. Tyle powiem, ja o dużo nie proszę. Może spróbuję rolnąć, żeby trzy itemy były. Jest, są, dobra. Roll? Nic ciekawego. To nie wiem, mogę jeszcze spróbować rolować. Normalnie już. Może jakieś baterie. O, kupmy dwie i roll. Dalej mnie stać na dwie. Dalej mogę dwie baterie kupić. Dalej mogę dwie baterie kupić. Nie odpuszczę sobie. Słabe. Dobra, to zobaczmy w Devil Dealu. Jeszcze mamy Devil Deala. W Devil Dealu jakby mamy więcej opcji, bo skasowaliśmy trochę tych słabych itów, używając sklepu, więc może Devil Deal odda. Oby. O Jezu, najgorzej. Już nie wyjdą. Wyskoczy pewnie przede mną i koniec gry, co? No ej. Typy. Dobra, jeden. Ja się boję, nie? Bo nie chcę wyjść, ziomek. Jest! Dobra, mamy go. Jezu. Eye of the Occult! Eye of the Occult! Dziękuję! Wiecie, dlaczego chciałem Eye of the Occult? Dlatego. Te wszystkie tirsy, co robi Cricket's Body, zbierają się w jednym miejscu i to bije duży damage. Dobrze! Mamy to. I Book of the Dead w sumie jest bardzo ciekawym pomysłem. Możemy tą kostkę już zostawić, bo ja żadnego itema nie znajdę tutaj. Myślę, że tak będzie lepiej. Bo wybiję trochę tych przeciwników, zrobię sobie trochę orbitali. Więc spróbujmy tak zrobić. Myślę, że tak będzie najlepiej. Niestety Damokles nic nie zrobił, ale no może tutaj coś dropnie. O! O wilku mowa, dropnęło. Super. Dobra. I zobaczymy, ile nasza synergia jest w stanie bić. Czy pokonamy największego chciwca z nich wszystkich, czyli EA. Jeszcze chwilę z tą książką poczekam, bo sporo przeciwników tu wybiłem chyba. Znaczy nie wiem, czy te monety się liczą jako przeciwnicy, ale... Dobra, go teraz. Mam trochę orbitalów, mam trochę czaszek. Myślę, że fajnie to mnie wybroni przed potencjalnym dostaniem w pysk. Ała. Było blisko, ale no nie miałem odporności na eksplozję i było to bardzo trudne tak to pokonać, ale myślę, że kostka oddała. Jakby synergia wyszła fajna i bardzo mi się ten run podobał. Polecam zgrać. Postać Baphomet, tam ma tam jakieś swoje unlocki, jakieś swoje itemy ciekawe. A ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała!